Wszyscy wiemy, że piłkę nożną można podzielić na dwie kategorie – klubową i reprezentacyjną. Z tą drugą zazwyczaj wiąże się niesamowity i niepowtarzalny klimat. Mamy przyjemność go doświadczać w trakcie wielkich imprez takich jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy Copa America. Są też takie turnieje, które rozgrywane są bardzo rzadko i tylko nieliczni wiedzą o ich istnieniu. W dzisiejszym odcinku chciałbym co nieco opowiedzieć o wyjątkowym meczu, w którym udział biorą mistrzowie swoich kontynentów. Odpowiem wam na pytanie, czym jest finalissima. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy zatem od samego początku. Finalissima to inaczej rywalizacja mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Południowej. W całej historii tych rozgrywek rozegrano zaledwie 3 finały. Pierwszy odbył się w 1985 roku. Wtedy Francja w Paryżu pokonała Urugwaj 2-0. Co ciekawe, mecz ten nazywano wtedy Pucharem Artemio Franchiego. Był to włoski działacz sportowy, który w latach 1973-1983 pełnił funkcję prezydenta UEFA. Zmarł w sierpniu 1983 roku w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. W związku z tym Piłkarska Federacja Urugwaju postanowiła zgłosić go na patrona spotkań pomiędzy mistrzami Europy a mistrzami Ameryki Południowej. Drugie spotkanie miało miejsce kilka lat później, dokładnie w 1993 roku. Wtedy to Argentyna na czele z Diego Maradoną pokonała po rzutach karnych Danię. Trzecie i zarazem ostatnie spotkanie w ramach finalissima odbyło się całkiem niedawno, w czerwcu 2022 roku. Na Wembley Argentyńczycy nie dali absolutnie żadnych szans Włochom, wygrywając 3-0 po golach Lautaro Martineza, Angela Di Marii oraz Paulo Dybali. Tak więc w dotychczasowej historii finalissima dwukrotnie triumfowali Albicelestes, raz po trofeum sięgnęli Francuzi. Każdy zwycięzca otrzymuje specjalnie przygotowane trofeum, które wygląda następująco. Jest to ten sam puchar, który w 1985 jako pierwsi otrzymali Francuzi. Dlaczego po tylu latach wrócono do tradycji finalissimy i rozegrano mecz pomiędzy Włochami a Argentyną? Wytłumaczenie można znaleźć m.in. na stronie internetowej UEFA. Odrodzenie finalissimy świętuje długotrwałą jedność pomiędzy UEFA i CONMEBOL i zostało to ogłoszone w grudniu ubiegłego roku po tym, jak siostrzane konfederacje przedłużyły istniejące Memorandum of Understanding do 30 czerwca 2028 roku. Odnowiona umowa przewiduje również otwarcie wspólnego biura UEFA-CONMEBOL w Londynie oraz organizację wspólnych wydarzeń piłkarskich. Zatem odrodzenie rywalizacji najlepszej reprezentacji Europy z najlepszą reprezentacją Ameryki Południowej jest swoistym zacieśnieniem relacji pomiędzy federacjami. Zadowolony jest z tego aktualny prezydent UEFA, Alexander Čeferin. Z wielką dumą wznawiamy tak prestiżowe trofeum dla drużyn narodowych ku uciesze miłośników piłki nożnej na całym świecie. W takim razie finalissima będzie spotkaniem rozgrywanym raz na 4 lata. Kolejne Copa America oraz Mistrzostwa Europy w 2024 roku. Można zatem zakładać, że kolejne finalissima zostanie rozegrane w 2025 roku. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.